Kryzys energetyczny to najważniejsze wyzwanie, z jakim mierzy się obecnie Polska i inne kraje Europy. Wojna w Ukrainie oraz susze wywołane globalnym ociepleniem obnażają słabości krajowego systemu energetycznego opartego na wielkich elektrowniach oraz paliwach kopalnych, węglu i gazie. Kontynuowanie takiego modelu energetyki zagraża bezpieczeństwu Polski oraz stabilności ekonomicznej społeczeństwa i całej gospodarki. Z dotychczasowego modelu produkcji i dostaw energii największe korzyści czerpią kopalnie, koncerny energetyczne oraz operatorzy systemów przesyłowego i dystrybucyjnych. Wokół nich zawiązał się polityczno-korporacyjny sojusz, który decyduje o wysokości cen oraz ilości zielonej energii, którą można wprowadzić do krajowej sieci elektroenergetycznej. W efekcie zwykli mieszkańcy oraz przedsiębiorcy otrzymują drogą i brudną energię. Taki system energetyczny jest podatny na ataki terrorystyczne. Mógłby zostać unieruchomiony nawet strzałami snajperskimi w kilka dobrze dobranych punktów sieci. Problemem jest także brak odporności na zmiany klimatyczne. Zwiększona częstotliwość burz i huraganów niszczy linie energetyczne. Te uszkodzenia można naprawić. Trudniej natomiast poradzić sobie z niedoborem wód, które są wykorzystywane do chłodzenia bloków energetycznych. Ten problem dotyka przede wszystkim elektrowni z otwartym obiegiem chłodzenia, które rocznie wykorzystują około 6 miliardów metrów sześciennych wody. Przez trudności z chłodzeniem w trzecim kwartale 2022 roku gazowa elektrownia w Stalowej Woli ograniczyła swoje moce do około 1%. Tych wszystkich problemów można uniknąć dzięki elektryfikacji większości gospodarki, łącznie z ciepłem oraz transportem lądowym, produkcji energii wyłącznie w oparciu o źródła odnawialne i jej bardziej efektywne użytkowanie. Tylko termomodernizacja budynków i zastosowanie pomp ciepła ograniczyłyby zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń o 60%, a wody o 30%. Jeżeli wykorzystamy ten potencjał i dodatkowo zmniejszymy o połowę zużycie energii w transporcie, Polsce wystarczą źródła o mocy około 25 GW w farmach morskich, 70 GW w elektrowniach wiatrowych na lądzie oraz 125 GW w panelach fotowoltaicznych. Po odliczeniu paneli na dachach wiązałoby się to z pokryciem niecałych 3% powierzchni kraju. Do ustabilizowania takiego systemu potrzeba około 1 mld m³ biometanu oraz magazyny prądu i ciepła odpowiednio o pojemnościach 100 i 1500 GWh. Nadwyżki energii z wiatru i słońca pozwolą dodatkowo na wyprodukowanie rocznie blisko 1 000 000 ton zielonego wodoru możliwego do wykorzystania w zakładach azotowych, hutnictwie czy produkcji cementu. Do dyspozycji wciąż zostanie około 7 mld m³ biometanu. Taka ilość wystarczy na wytworzenie około 40 terawatogodzin energii elektrycznej, co odpowiada prawie 1/4 obecnej rocznej produkcji w Polsce. W proponowanym modelu dostawy energii elektrycznej powinny odbywać się przede wszystkim w oparciu o istniejące sieci energetyczne niskiego i średniego napięcia, a także sieci 110 kV. Jednostki samorządu terytorialnego muszą mieć do nich zagwarantowany dostęp na zasadach rynkowych lub wręcz powinny stać się ich współwłaścicielami. W oparciu o sieci tworzone są swego rodzaju samowystarczalne wyspy energetyczne w granicach administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, od sołectw poprzez gminy, powiaty i województwa. Każda z nich jest wyposażona w sieciowy terminal dostępowy pozwalający na kontrolę przepływu energii oraz ograniczeń sieciowych, bardzo istotny w systemach z wieloma źródłami OZE. Wyspy te są w pełni zasilane energią odnawialną pochodzącą z mikrowiatraków, z paneli fotowoltaicznych umiejscowionych głównie na dachach, a w przypadku sołectw dodatkowo z mikrobiogazowni. Obiekty w zdecydowanej większości ogrzewane są pompami ciepła. Wymiana energii odbywa się cały czas pomiędzy poszczególnymi elektroprosumentami w ramach sieci niskiego napięcia i jest wspomagana systemem informacyjnym oraz inteligentnymi licznikami energii.
Elektroprosumenci to wszystkie osoby fizyczne i prawne, instytucje oraz przedsiębiorstwa będące producentami i odbiorcami zielonej energii elektrycznej. Z tej sieci korzystają głównie prywatne domy, szkoły, małe ośrodki zdrowia, domy kultury, remizy, niewielkie ośrodki kultu religijnego czy urzędy gmin. Nadwyżki energii zasilają lokalne magazyny energii elektrycznej i ciepła. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą być przesyłane do innych wysp z siecią niskich napięć albo dostarczane do sieci średnich napięć, które z kolei zasilają m.in. szpitale, centra handlowe, biurowce, kryte pływalnie, bloki mieszkalne oraz wieżowce, banki, a także małe przedsiębiorstwa. W miarę możliwości każdy z tych obiektów również powinien być wyposażony w panele fotowoltaiczne, mikrowiatraki, magazyny energii oraz pompy ciepła. Jeśli energii w sieciach średniego napięcia jest zbyt mało, uzupełniamy ją z przyłączonych do niej pojedynczych elektrowni wiatrowych lub biogazowych albo energią pochodzącą z magazynów energii elektrycznej. W przypadku dalszych braków energia jest dostarczana linią 110 kV zasilaną przez duże lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne wspomagane magazynami energii. Wymiana energii w segmentach linii niskiego i średniego napięcia, a także linii 110 kV następuje w czasie rzeczywistym we wszystkich możliwych kierunkach. Linią 110 kV energia elektryczna jest równocześnie dostarczana do większych zakładów przemysłowych oraz dużych miast. Z nadwyżek zielonej energii można również wytworzyć wodór stosowany w niektórych procesach przemysłowych. Może on również pełnić rolę magazynu energii i stanowić kolejne stabilne źródło energii elektrycznej wprowadzonej do sieci. Z uwagi na energochłonność aglomeracji miejskich oraz zakładów przemysłowych, konieczne jest zapewnienie do nich dostaw energii liniami przesyłowymi 400 kV z wiatrowych farm morskich. W przypadku szczytowego zapotrzebowania, energia elektryczna może być w nich uzupełniana mocami pochodzącymi z elektrowni szczytowo-pompowych oraz wspierana transgraniczną wymianą energii w ramach rynku europejskiego. Dzięki takim rozwiązaniom odbiorcy mają zachowaną ciągłość dostaw energii. Oddolny, rozproszony system energetyczny oparty na lokalnych źródłach odnawialnych jest nie tylko możliwy, ale jego wdrożenie to rozwiązanie kryzysów energetycznego, ekonomicznego i klimatycznego. Nowy model będzie wymagał nie tylko zastąpienia elektrowni konwencjonalnych źródłami odnawialnymi, ale również zagwarantowania elektroprosumentom dostępu do sieci energetycznej oraz systemów zarządzania energią, które pozwolą im na uczestnictwo w rynku energii. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko zapewnienie konkurencyjnej, zeroemisyjnej gospodarki oraz odpornego i bezpiecznego systemu energetycznego, ale przede wszystkim sprawiedliwej transformacji energetycznej.